Witam Państwa bardzo serdecznie na rekonstrukcji wydarzeń, które mają miejsce w naszej okolicy w latach 1906-1918. Jedne z bardziej pamiętnych zdarzeń było kilka dni terroru stosowanego przez carskich żołnierzy w Kaliszu w listopadzie 1906 roku. Czytamy o tym napisanym w ćwierć wieku później artykule z niedalekiej przeszłości w Turku. Autorstwa Leona Lubomira Kruszyńskiego, założyciela i redaktora naczelnego Echa Turku, lokalnego działacza społecznego, historyka zamiłowania, regionalisty. Według obszernie cytowanego przez sprawozdania prasowego przyczyną wejścia mieszkańców na ulicę Turku była wieść o tym, że rosyjscy żołnierze aresztowali księdza wikarego Grabowskiego. Jak można wnioskować z opisu, powodem była także chęć powstrzymania pijanych żołnierzy przed czynieniem szkód. Jak przytacza Kruszyński, w porze wieczornej w miejscowym młynie parowym zaprzestano pracy. Zarabowano członków Ochotniczej Straży Ogniowej, którzy stawili się w umundurowaniu. W mieście uderzono w dzwony, więc niebawem przed kościołem zebrało się kilka tysięcy Turkowian. To właśnie w okolicach kościoła żołdactwo najbardziej harcowało. Oficer carski nawoływał przybyłą ludność do rozejścia się, aby tym łatwiej wojsko mogło bezkarnie dalej gwałty popełniać. Napotkał jednak opór strażaków ochotników, którzy zażądali wyjścia pijanych żołnierzy. Punktem zwrotnym wydarzeń była prowokacja urzędnika rosyjskiego mieszkającego nieopodal, który wystrzelił z okna swojego mieszkania, dał to wojsku powód do oddania w kierunku zgromadzonych mieszkańców kilku salw. Naturalnie pod pozorem jakoby pierwszy strzał urzędnika Sokołowa pochodził z tłumu. Ostrzelany tłum rozbiegł się we wszystkie strony, a ponieważ bramy domów były zamknięte, ludzie nie mieli się gdzie ukryć. Wojsko naciągnęło również ze strony przeciwnej i zaczęło strzelać, ostrzeliwać uciekających. Według zagranicznej prasy zginęły 2 osoby, a 15 zostało rannych. Na drugi dzień członkowie Straży Ogniowej oddali mundury i gwizyty. Prawdopodobnie chodzi o szczerbacki ekwipunek. A ich organizacja została rozwiązana. Rok 1914, wojna. 1 sierpnia 1914 roku Rzesza Niemiecka ogłosiła wojnę z Rosją. 2 sierpnia w godzinach porannych wojsko rosyjskie stacjonujące w Kaliszu podpaliły magazyny wojskowe, dworzec kolejowy oraz wagony towarowe, a następnie opuściły miasto bez walki. Tego samego dnia około godziny 14 pojawił się pierwszy patrol niemiecki. W mieście panował spokój i życie powracało do normy. W nocy z 2 na 3 sierpnia do Kalisza wkroczyła 5. kompania 155. pułku piechoty stacjonującej w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie reszta 2. batalionu piechoty dowodzonej przez Hermana Preschera, który objął stanowisko komendanta miasta. 3 sierpnia w późnych godzinach wieczornych padł pierwszy strzał, który wywołał zamieszanie. W nocy z 3 na 4 sierpnia strzelina nasiliła się. W pierwszej połowie sierpnia dochodziło również do wielu podpaleń. Patrole niemieckie zaczęły docierać również w rejony Malanowa. Dochodzi często do potyczek z oddziałami armii carskiej. Dochodzi do grabieży, podpaleń również w naszym regionie. Bardzo dużo wojska zaczęło się pojawiać w listopadzie 1914 roku, gdyż Niemcy prowadzili operację zaczepną pod nazwą Operacja Łódzka, która rozegrała się na przełomie listopada-grudnia 1914 roku. Żołnierze pruscy ubrani są w granatowe mundury starego wzoru, w takich dokładnie wkroczyli w rejon Malanowa. Pod koniec roku następuje prawie całkowita zmiana na szare mundury, ponieważ niebieskie za bardzo się wyróżniały. Nie.
Jak się błyśnie, to się strzeli. Ładuj. No a co może być? Nie. Strzel. Naprawdę pali? Młody inspektor jest ciepły. Nie, bo pod adresem. Rok 1918. Niepodległość. Rok 1918, 11 listopada, następuje ewakuacja Niemców z Turku i Malanowa. W okolicznych miejscowościach dochodzi do prób rozbrajania Niemców. Urzędy przejmują Polacy. Organizuje się miejscowy samorząd i policja. Tworzone są partie polityczne i organizacje społeczno-kulturalne. W czerwcu zostaje powołana Straż Pożarna w Malanowie.
a jej pierwszym prezesem zostaje proboszcz tutejszej parafii ksiądz Józef Nowicki. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękujemy wszystkim aktorom w rekonstrukcji. Brali udział wyłącznie mieszkańcy naszej gminy. Wielkie brawa dla nich. Skąd pomysł, żeby wziąć udział w dzisiejszym wydarzeniu? Takie zainteresowania historyczne od małego i wiadomo, fajna zabawa. I nie na co dzień można się poprzebrać w takie stroje. Czy mieliście jakieś preferencje, że chcecie koniecznie zagrać żołnierza, księdza? Wprost mówimy, że tak. Celowaliśmy raczej jakąś taką wojskową funkcję. Jak wyglądały te przygotowania? Ile trwały dni? Przygotowania trwały 2 dni. Oczywiście 3 tygodnie wcześniej przyjechał tutaj nasz reżyser, który zbadał teren, który wybrał odpowiednie miejsce oraz lokalizację. Przygotowania trwały wczoraj oraz dzisiaj po kilka godzin, po kilkadziesiąt prób. Tak, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, abyśmy byli przygotowani na każdą ewentualność. Co sprawiło Wam najwięcej problemów? Co Was najbardziej stresowało? Sądzę, że nie było żadnej rzeczy, która nas stresowała, bo to jest impreza tak naprawdę dla zabawy, dla uświadomienia każdemu, co tu było odgrywane, co tu się działo i uświadomienia tego, jak ważna jest dla nas historia. Nie było to żadnego stresu. Chcieliśmy się przy okazji bawić, poznać historię oraz ją przeżyć. Właśnie, czy to wydarzenie poszerzyło Waszą wiedzę na temat historii Malanowa i okolic? Naturalnie. Oczywiście jest to jakieś takie przeżycie historyczne, które miało miejsce u nas i dzięki tej inscenizacji jesteśmy w stanie sobie to bardziej wyimaginować, bardziej poznać to bardziej, jak to było. Czy gdyby podobne wydarzenie odbywało się w przyszłości, weźmiecie jeszcze raz udział? Tak, oczywiście, z miłą chęcią.